Witam bardzo, bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmiku podpowiem i pokażę Wam, w jaki sposób odpowiednio gotować brokuła czy brukselkę, czyli tak zwane rośliny krzyżowe. Wiele osób cierpiących na pewne choroby tarczycy, na przykład na Hashimoto, na niedoczynność tarczycy, po prostu rezygnuje ze spożywania warzyw krzyżowych. A wcale być tak nie musi, bowiem warzywa krzyżowe są naprawdę bardzo wartościowe, a przy tym niezwykle zdrowe. A w szczególności posiadają wręcz niesamowite działanie przeciwnowotworowe. A to dzięki temu, że zawierają między innymi sulforafan czy DIM. Te związki regulują gospodarkę hormonalną. Ale oprócz tego brokuły, brukselka i inne rośliny krzyżowe niestety zawierają również składniki antyodżywcze. A w przypadku na przykład brokuła czy brukselki są to gajtrogeny. A dlaczego te gajtrogeny są tak szkodliwe? Otóż utrudniają one wchłanialność jodu. A jak wiadomo, przy zaburzeniach pracy tarczycy jod ma niesamowite znaczenie, a szczególnie jego niedobór, bo na niedobór jodu cierpi mnóstwo osób. I stąd też właśnie te problemy z tarczycą. Także jeżeli cierpicie na którąkolwiek z jakichś chorób związanych z tarczycą, no to trzeba odpowiednio gotować brokuły, aby pozbyć się tych szkodliwych gajtrogenów. A się da i to w bardzo, bardzo prosty sposób. Na pewno nie trzeba rezygnować zupełnie ze spożywania tych naprawdę bardzo, bardzo cennych warzyw, tylko zająć się odpowiednią obróbką termiczną. I zaraz przejdę do pokazania, w jaki sposób należy odpowiednio gotować brokuły. Zapraszam do pokazu. I teraz do gotującej się wody. Woda ma się gotować. Dodaję 2 łyżeczki soli, 2 łyżeczki lub 3 soku z cytryny. I teraz dodaję różyczki brokuła. I teraz najważniejsza sprawa. Nie zakrywamy tego garnka, bowiem to właśnie podczas procesu gotowania te szkodliwe gajtrogeny ulatniają się z parą wodną. Brokuły gotujemy tak 6-7 minut, żeby nie za długo, bo jeżeli za długo będziemy gotować brokuły, to zrobią się takie nieładnie zgniło-zielone. Nabiorą takiego brzydkiego kolorku. A żeby ten kolorek był taki soczyście zielony i żeby brokuły były praktycznie zblanszowane, bo w sumie to jest blanszowanie, takie niedługie gotowanie, no to wystarczy te 5-6 minut. 6 minut minęło i teraz wyciągam ugotowane brokuły. I zobaczcie, jaki mają piękny zielony kolor. Tajemnica tkwi właśnie w tym niedługim okresie gotowania oraz w dodaniu soku z cytryny. Identycznie jak brokuła gotujemy inne warzywa krzyżowe, w tym między innymi brukselkę. A że warzywa krzyżowe są naprawdę bardzo, bardzo zdrowe, to zdecydowanie lepiej zrobić je w taki sposób, jak tutaj pokazuję, niż zupełnie zrezygnować z ich spożywania, bo naprawdę mają niesamowite walory lecznicze. I brokuły już ugotowane. Zobaczcie, jak smakowicie wyglądają. Teraz tylko wystarczy dodać takiej ala bułki tarty. Ja wykonuję taką z sezamu i z siemienia lnianego i naprawdę pyszna potrawa
palce lizać, nie trzeba z niej zupełnie rezygnować, nawet przy chorobach tarczycy, tylko odpowiednio gotować.